Trenerze, to na początek Przemek Żołnierewicz, bo on dobrze znany kibicom. I dlaczego właśnie trener sięga po Przemka, z jakimi nadziejami, z jaką rolą w zespole? Przemka znam dobrze, no bardzo dobrze się prezentował najpierw w Asseco, teraz tutaj w Stali Ostrów. Pasuje do mojej koncepcji gry, jest zawodnikiem atletycznym, dobrze biegającym, gra jeden na jeden. To są takie rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Rozmawiałem z Przemkiem, mamy też plany takie, żeby poprawić jego grę na pick and rollu i spróbować poprawić jego rzut z obwodu. No właśnie, bo to jest zawodnik, który mimo młodego jeszcze wieku, on już ma spore doświadczenie w ekstraklasie. Nie, na pewno, na pewno, na pewno. I to jest taki zawodnik, który brał odpowiedzialność w ważnych momentach, zarówno jak był w Asseco, jak i teraz tutaj w Stali. Dobra, kolejnym nowym zawodnikiem jest Nikola Jeftowicz i tak na pierwszy rzut oka widać, że to jest taka serbska szkoła basketu, jeżeli chodzi o tego gracza. Jest to zawodnik, który, tak jak poprzednio wspomniałem, też przy Przemku też pasuje do tej koncepcji, dobrze biega do szybkiego ataku. Jego taką zaletą jest to, że potrafi dość solidnie zagrać tyłem do kosza i to też będziemy starali się wykorzystać. Ma też takie zalety, jak powinien mieć każdy gracz wysoki, dość dobrze walczy na tablicach, także no, to są takie elementy. Podjęliśmy taką decyzję, że ten zawodnik przyda nam się w nadchodzącym sezonie. I z tego co widziałem, to też taki zawodnik, który grozi rzutem z półdystansu i nawet z dystansu. Za 3 punkty, natomiast ma dość dobrze ułożoną rękę i na pewno może z 4-5 metrów twarzą do kosza rzucić celnie. Trenerze, to teraz mamy 7 zawodników z kontraktami. Na ten moment też się pojawiają takie opinie, że to jest taki zespół ludzi, którzy będą mieli coś do udowodnienia. Znaczy takie są opinie prasowe. No my staramy się zbudować zespół. Zawsze jest coś do udowodnienia. No to jeżeli ktoś nic nie chce udowodnić, to nie powinien być w sporcie. No. Ja tutaj patrzę pod kątem charakterologicznym, ale też pod kątem umiejętności koszykarskich. Chcę, żeby ci zawodnicy, którzy tutaj przychodzą, przede wszystkim chcieli tutaj przyjść, chcieli grać dla klubu, chcieli grać dla kibiców i to jest dla mnie ważne. Ciężki, trudny jest to okres transferowy, przy tym jak jest ten nowy system, 7+5 i tak dalej, inaczej się rozmawia, buduje zespół? Znaczy na pewno jest to okres, który jest ciężki, zawsze jest trudny, szczególnie w takich sytuacjach, że nie dysponuje się nie wiadomo jak wielkim budżetem, tylko trzeba budżet zawodników dostosować do budżetu, dlatego tych zawodników trzeba dość dokładnie prześwietlać i sprawdzać po to, żeby no, starać się nie popełnić błędu. Dobra, 7 z kontraktami, 3 miejsca dla obcokrajowców i tutaj co teraz główne jakby poszukiwania to gracz na pozycję numer 1, ten taki generał, prawa ręka trenera? No tak, to jest bardzo ważna pozycja i na pewno wszystko będziemy musieli zrobić, żeby tutaj dobrze trafić. No dlatego to się tak rozwleka w czasie, ponieważ sprawdzamy bardzo dużą ilość zawodników pod różnym kątem. Także no, mamy jeszcze trochę czasu, ale to na pewno jest bardzo ważna pozycja dla nas. Czyli co, można się spodziewać, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni ten skład się uda zamknąć? Bo trener by tak pewnie chciał. Taki jest plan, żeby na początku sierpnia, kiedy od 10 sierpnia rozpoczniemy przygotowania, żeby ten skład był już zamknięty, no ale to zobaczymy. Dobrze, trenerze, dziękuję pięknie. Dziękuję.